No witajcie, witajcie. Za 5-7, 25 maj. Dziś ostateczne rozegranie w firmie Odjazd. Robię prawo jazdy C plus E. C już, jak widzieliście, dawno zdane. Udało się pyknąć pierwszym razem. Z jakimś tam lekkim, malutkim potknięciem na placu, ale rezultat końcowy się liczy, że mam to zaliczone. I dziś idę robić przyczepę, egzamin. Także tu teraz idę jeszcze na plac, bo zdajemy tutaj sprzętem samochoda, który mi się ćwiczy. Się zdaje, jest to moim zdaniem duże udogodnienie dla kursantów, bo jednak każde auto, szczególnie używane, wiadomo, zachowuje się trochę inaczej. Trzeba chwilkę czasu, żeby się z nim oswoić, jak to się mówi. No, także to jest takie ukłon w kierunku kursantów, jeżeli ktoś ma takie życzenie. Oczywiście to jest dodatkowo płatne, jeżeli się podstawia samochód ze szkoły i tyle. Także idę tu jeszcze na placu, troszeczkę sobie odświeżę umiejętności, wiadomości i lecimy na Konin do Wordu. I dzisiaj o godzinie chyba 10:30, jeśli dobrze pamiętam, mam egzamin i zobaczymy, czy się uda zdać, czy nie. Muszę wam się pochwalić, że Tomek był wczoraj, pyknął bez problemu, przyczepę zdał za pierwszym razem bezbłędnie, także już mu pogratulowałem. Jeżeli mi się dzisiaj uda, no to będziemy mogli sobie razem gratulować. Tym bardziej, że bym sobie zrobił prezent, bo za 2 dni 50 kończę, to byłby taki prezent na urodziny, chyba że nie znam, to będzie antyprezent. Ale dobra, to do zobaczenia po wszystkich trudach i bojach. No i stało się oblane. Tutaj garncarz starał się jak mógł, ale glina niestety stara. Trudno obrabialna, stara. Trudno. Mam umówiony następny termin. Poległem na garażu tyłem. Trudno. Pomroczność jasna, zasłona mi na oczy wskoczyła. Pachołków nie wiedziałem, albo mi ten gościu jest sprzątu, już nie wiem sam. Nie było ich tam po prostu. Dobra, kończymy i niestety prezentu na urodziny nie będzie. Rózga, rózga panie. Dobra, trzeba wracać, brać się za robotę. Łzy po egzaminie niezdanym obetrzeć, przynajmniej tu się coś dzieje. Ośka wyspawana. Tu już zimna, tu już jest ciepła. Znaczy ośka, otwory wyspawane. Ośka to dopiero się będzie teraz robić. Także Tomek zarzuci wał i jeszcze trochę poskrobię. I przynajmniej tym miłym akcentem dzisiejszy dzień, panie, zakończymy. Ty możesz się teraz osobiście pochwalić, że zdałeś egzamin. No zdałem. Na E. Teraz tylko czekać na wymianę dokumentu. No, i, pełno, i prawie pełnoprawny kierowca, jeszcze tylko świadectwo. Muszę jechać zapłacić. No, także tak to wygląda. Jutro piątek i koniec tygodnia. No, dzień dobry, witajcie, już piątek. Koniec tygodnia. I znowu koniec tygodnia. Tak te dni szybko lecą. Dobra, tak obejdę wam pokazać, co poprzyjeżdżało ostatnio. Tu przyjechało takie Merlo P27.7. Maszyna jest 95 rok. Tutaj pierwszym problemem, który klient zgłosił, jest nawet nie to, nawet nie karetka, tylko stworzeń, który tu siedzi w tym otworze. To jest stworzeń, który spina siłownik podnoszenia masztu i siłownik kopiowania ramki. I one są tu na wspólnym stworzeniu spięte. Tak jak tu widać, zabezpieczenie się oberwało. Stworzeń pękł. Ktoś już go wcześniej dorabiał. Tak się ładnie ukrychnął i wyleciał. No i jest problem. Ponoć te tulejki w siłownikach, w gniazdach były wymieniane, tylko pytanie, czy ktoś regenerował te otwory, bo jak wcześniej też stworzeń popękał, to na pewno poniszczył i tulejki, to są bardzo cień. Merlo stosuje w siłownikach takie bardzo cieniutkie plastikowe tulejki i tam jakby, no jak się coś zadzieje, to tam długo nie potrzeba, że te tulejki się roztrzaskały, no i żeby zaczęło niszczyć tą część metalową gniazda.
Więc tam podejrzewam, że właśnie tak będzie. Czyli albo ktoś tego nie zregenerował, albo zrobił to tam tylko na sztukę i wsadził te tulejki, żeby jako tako to wyglądało, wsadził stworzeń, ten co widzieliście tam ułamany i tyle. Tu na ramce też jest ogromny luz, ale wam teraz nie pokażę, bo on nam już akurat wysięgi się opuścił, to się wszystko to zamkło i się luzy skasowały. Ale tu jest duży luz, tu nawet zobaczcie, jest nawet ta otulina z elektrody nie jest odbita, jest pomalowana, tu coś jest naspawane, nakombinowane. Także tu jest szajs, to wszystko jest szajs, bo tu leci olej z tego siłownika. Także jest luz na tym stworzniu, tutaj. Okay, na tym stworzniu, tak, na tym, bo na tym stworzniu jest zawieszony siłownik. Dno siłownika jest tu zawieszone, tu za tym napisem Merlo. Tu jest ogromny luz na tej tulei i na tym stworzniu głównym, co tu przechodzi przez całą ramkę tak samo. Ale generalnie jakby klient tak do mnie dzwonił z problemem, to o tym nic nie mówił. Głównie chodzi o to roztrzaskane tu, no bo na tym już się pracować nie da, bo to się rozleciało. No wysięgnik się podnosi właściwie tylko do góry, że po prostu siłownik się tam oparł o ramę i sobie tak, wiesz, działa, wiecie, tak sobie działa jak ten, jak kij podpierający drzwi, żeby wiatr ich nie zamknął. No później tu też jakaś była rzeźba uprawiana, widać jak ta blacha jest obspawana. Nie jest kwestia, czy to jest ładnie zrobione, czy nieładne, to już jest sprawa drugorzędna. Mocno na pewno jest zrobione, tylko kwestia, czy oryginalnie te blachy tu były, czy ktoś może sobie je zrobił na wymiar nowego stworzenia, czy tam regenerowanego stworzenia i przyspawał, żeby nie robić tu. Chociaż z drugiej strony nie sądzę, żeby ucho w Merlo w tym miejscu było takie ciekie. Muszę sobie w internecie podejrzeć inne maszyny z tych lat, jak to mają rozwiązane, bo to tak dziwnie wygląda. No nie sądzę, żeby to tak fabryka pospawała. Tak brzydko. Tu jest tego spawu mało, tu jest więcej. To jest taka umiejętność chyba nawet gorsza niż moja. Podejrzewam, że jakbym się tutaj przyłożył, to bym to lepiej zrobił. No i widzicie, tak to wygląda. No, stworzeń leżał spawany, tutaj był zabezpieczony, później był przyspawany do tej szelki. To wszystko się poobrywało. Także tu też jest okrutny luz na tym wszystkim. Ale jedno, co może już zdążyliście zwrócić uwagę. Maszyna dosłownie niedługo będzie miała 30 lat. Zobaczcie, jak można mieć zadbany sprzęt. Tapicerka pikowana, jak z Bentleya. Tutaj zobaczcie, jak ta rama wygląda, drzwi, klamki, zamki. Szyba bezramkowa, jak w Maserati. Normalnie włoski sprzęt. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, no tu na pewno większość tych elementów wymieniana na pewno nie była. A może jeszcze jak ten, jak już skończę tę opowieść o tym zadbaniu, to podniosę wysięgnik i wam pokażę, jak to wygląda tam w środku. O, już słychać, tam coś trzeszczy. Dobra, dalej nie podnosimy. O, tak widzicie, wszystko jest na normalnych wajchach sterowane, żadnej filozofii. Tutaj rozdzielacz od przełączenia skrętów osi. Ten, tutaj ta wajcha od blokady. Ten, skrzynia szybko wolna. Tu będzie skrzynia szybko wolna. No i taki pulpicik. 9,5 rok. Na liczniku ma 12130. Więc jak na te lata, to żaden przebieg. Pytanie, czy to jest taki przebieg. Kto to może wiedzieć? No, ale maszyna naprawdę picobello. No tak jest utrzymana, że nie jednemu by się oczka zaświeciały do takiej. Zobaczcie, jak to jest wszędzie czysto. Jak w maszynie z salonu, tak jest tu czysto. Naprawdę szacun dla właściciela, że jest w stanie tak o maszynę zadbać. Szczerze powiem, tam pod wysięg to się trochę cykam wejść, więc próbuję tutaj wleźć przez koło. I tu zajrzymy trochę od dupy strony. Może będzie coś widać. O, tam widać takie... No dalej, wypoziomuj się. Tam widać taki kawałek srebrnego, to jest kawałek tego stworzenia. O, jeszcze jak ładnie jest zaszlifowany, zaciosany, żeby wszedł. Jest oberwany.
i my będziemy musieli tą blachę, co tu widać, tą wyciąć, ją usunąć i jedyny plus, że to jest fajnie ten korpus cały zrobiony, że to wszystko jest po prostu wypalana blacha stalowa i sobie po prostu planujemy tak wyciąć, chociaż może tej jednej blachy może i nie trzeba będzie ruszać, może akurat ta zostanie, ale ta z drugiej strony tam jest niestety gorzej. Tu jest, kochani, trochę gorzej, bo no bo tu generalnie są trzy takie półki, jest jedna blacha, druga blacha i tu jest trzecia blacha. No i ten stworzeń przez wszystkie te trzy blachy przechodzi, spinając te dwa siłowniki. Tam jak widzicie, aż się ta blacha porozginała, nie wiem czy to gdzie widać. To wszystko aż się tam fest porozginało. I zregenerować te otwory, no wypawać, no jest trochę kombinacji. No ta się przerwała zupełnie na wylot. No bo to teraz ten siłownik kopiowania, jakby był jakiś ciężar założony na widłach, to prawdopodobnie ten siłownik by się wyrwał, byś te widły by się otworzyły. I to, co by było na widłach, by po prostu spadło. Ten siłownik też wygląda, że był raczej regenerowany, bo patrzcie, jaki jest spaw tam na siłowniku, oryginalny spaw, a jaki tu jest. Jest duża różnica w jakości tego spawu, więc myślę, że prawdopodobnie rura od tego siłownika mogła być wymieniana. No i tu jest stworzeń, który spina siłownik kopiowania. Tam u góry jest stworzeń, który mocuje siłownik do masztu. No i tu jest stworzeń główny. Też szczerze powiem, jakiś taki dziwny wynalazek. Tu jakaś blacha regulacyjna, jakieś takie śruby dociskowe. Nie wiem, nie widziałem takiego rozwiązania. No już mieliśmy tu kilka merlo, ale jakoś nigdy nie robiliśmy jeszcze osiowania w tym miejscu, więc jak się to rozbierze, zobaczymy, co to jest za wynalazek. Nie wiem, jak to jest skonstruowane. Że tu się jakaś półka zamyka, jest jakaś półpanewka. Nie wiem, jak ktoś wie, ktoś to rozbierał w tych starych maszynach, to niech się w komentarzu odezwie. Wiecie, to nie jest to, że my robimy maszyny, to wszystko wiemy. No są sprzęty, które przychodzą, które widzimy pierwszy raz na oczy, albo niektóre rozwiązania jakby pierwszy raz się dotyka. Po prostu pierwszy raz się dotyka i trzeba się ich nauczyć. Je poznać. No, także tak to widzicie wygląda. Jakbyście pojechali już taką maszynkę obejrzeć, to pewno chętnie byście kupili, bo naprawdę jest ładna. I może ktoś w zachwycie by nie zauważył tych paru mankamentów. No tu jeszcze takie coś przyjechało wczoraj. Tutaj użytkownik się bardzo skarży na luz tam na tym stworzeniu. Tu jest to wszystko wydupione. Tu już jest jakiś bolec, który ktoś dorabiał, tu już jakieś tulejki były spawywane. Więc no tu jest plan, żeby to wyosiować, zrobić jakiś porządny stworzeń. To by było najlepiej moim zdaniem wstawić jakieś tulejki, żeby one kiedyś, jak tam się może to wytrze, żeby po prostu ktoś sobie tylko te tuleje wybił, wstawił drugie. Czyli takie standardowe metryczne tuleje, które można sobie kupić w każdej hurtowni, która takie rzeczy oferuje. No, także to takie cyko, to tylko przyjechało, duża maszyna, dużo klamorów ma zabudowane wszędzie dookoła, ale ona jest tu tylko i wyłącznie na ten dyszek. No, padromka stoi. Nie wiem, czy dzisiaj nie wezmę się za wyjęcie tej pompy od skrętu, bo tak jeszcze zanim zamówię, bo dostałem jakieś oferty, ale tu mam na to taki jakby zamknięty budżet. Mam budżet ustalony i tej pompy w tym budżecie nie miałem. No, jak ona kosztuje tak średnio od 1800 do 3000, tam różnie wołają za tą pompę. No to przy całym budżecie, który miałem tutaj skalkulowany, no nie było tego. Nie było tego zaplanowanego i zobaczymy, no może tą pompę uda się podratować, bo ta maszyna kręci, no jest trochę taka przytępa, mogłaby to robić lepiej. Najgorsze jest to, że jak się takim sprzętem nie jeździ, to ja nie mam porównania, czy to może być, czy to jest tylko trochę gorzej, czy to jest bardzo gorzej. Nie wiem, by trzeba teraz znowu operatora tu ściągnąć, niech on to wsiądzie, się tym przejedzie i wtedy by powiedział, o panie jest chujowo, albo panie jest dużo lepiej, albo panie jest tak samo. No takie, tego czasami w ocenie pracy jakichś podzespołów nam brakuje, no bo nie jeździmy tymi sprzętami, no my je robimy, rozkładamy, ale później jak dochodzi do, żeby ją popróbować, pojeździć, osłuchać, czy ona jest głośniejsza, czy jest cichsza, to tak trudno to nieraz jest ocenić. No bo nieraz przyjdzie maszyna w takim jakimś stanie, że jakby no nie da się tym za bardzo jeździć, żeby jakby spróbować zapamiętać te wszystkie jej wady i mankamenty, które ona ma. No tutaj tak, już widzieliście wczoraj, to jeszcze pokazałem wam, że jak Tomek skończył wyspawywanie tutaj pierwszej osi na ramce, ona jest wyspawana, toczył, ale czy skończył, szczerze powiem, nie wiem. Skończył, może nie skończył.
Podejrzewam, że jeżeli nie skończył, to tu jest już dużo roboty nie zostało, może jakieś ostatnie przejście już pod końcowy wymiar. No, także ja raczej tego ruszać tu nie będę, niech jak on zaczął, niech sobie to skończy. A, dlatego nie kończy, dlatego go nie ma, bo dzisiaj pojechał sobie na robótkę w okolice Wałbrzycha. Tam ma do wymiany cewkę sterującą, o taką jak tutaj ma w tych swoich klamorach. Taką cewkę Sauera sterującą w rozdzielaczu przy Bomagu. Później od spodu jest jeszcze taka główka, którym można rozdzielacz sterować manualnie, ręcznie. To tam był jakiś wyciek, to akurat miałem tu taką jedną główkę nową, którą kiedyś też kupiłem pod jakiegoś klienta, ale się okazało, że to będzie niepotrzebne i to zostało. Więc będzie okazja się klamocika pozbyć i stacyjkę. Stacyjkę zamówiłem po oryginale, no niby takie stacyjki bardzo podobnie wyglądające można kupić za 200 zł, 300 zł, no ale kurde, nie wiem jaka jest jakość tych wszystkich kurde zawienników, więc mówię już PAL 6, maszyna ma konkretną robotę robić, jest u konkretnego klienta, więc zamówiłem oryginalną. Kosztowała chyba 1200 zł, albo coś tego, nie wiem. W każdym razie na pewno dobrze ponad tysiaka ta stacyjka kosztowała, ale dwa kluczyki są w komplecie. Także to taki plus. No, także on z tym pojechał. Myślę, że jak się wyrwał wcześniej rano, to już tam niedługo będzie na miejscu. Tutaj mi takie dojechała pompka, bodajże jest to od Volvo. To już znany temat, widzieliście to nieraz. Wałek wygląda, by ktoś szlifierką objechał. Także tu mam zamówiony wałek, na niego będzie trzeba poczekać. On pojedzie z Niemiec. Oferta jest tam, jeżeli chodzi o termin dostawy, chyba bodajże, o ile pamiętam, tydzień, czy tam 8 dni roboczych to przynajmniej. No i od tego samego klienta jest to. Od mojego dobrego kolegi Michała. Tu się upierdzieliła rurka, to jest znowu siłownik chyba od krokodyla. I trzeba to jakoś wszystko otuścić, trochę końcówkę wygrzać i przyspawać tę rureczkę, żeby to nie ciekło. No bo tylko na tą urwaną rurkę nie ma chyba sensu siłownika wymieniać, bo jak widać jest w bardzo ładnym stanie. Dźwignie sterujące to już na pewno coś wam to mówi, czyli sterowanie jazdą gąsienicami w koparce. Tu problemem jest, że te elementy się w środku już porozszczelniały i są przecieki. Więc to jest do uszczelnienia, tylko szczerze powiem, jest uszczelka. Wygląda jak o-ring, ale to o-ring nie jest, tylko to jest normalnie uszczelka wargowa. Nie wygląda źle, no ale to nie jest kwestia, żeby to dojrzeć gołym okiem, czy ona wygląda dobrze, czy źle, bo to podejrzewam, że po prostu krawędź się troszkę potarła, straciła tę swoją ostrość i olej przepuszcza. Nie ma tutaj na tym dużych ciśnień, bo to są tylko ciśnienia sterujące, więc próbuję dobrać jakiś o-ring. No jakby był o-ring nowy, bo często takie elementy są uszczelniane po prostu o-ringiem, niczym więcej. I spróbuję to tak właśnie rozegrać. No, bo to jest taki czpień. Ten czpień sobie chodzi. Ta uszczelka jest tu ułożona tak jak w dławnicy, w siłowniku jest dokładnie tak samo zbudowane. To sobie wchodzi tu. I później przez te kostki, do tych kostek są przykręcone te dźwignie. I jak operator wajchą popycha, to wciska te tłoczki, no i przekierowuje sobie olej na rozdzielacz, żeby wysterować gąsienicę. No tak, spróbujemy to wyratować jakimiś uszczelnieniami, chociaż mam wątpliwości, czy jeżeli taka uszczelka tutaj nie utrzymała tego ciśnienia, tutaj ciekło, no bo sądzę, że na tym ciekło, bo od góry się lało, cały od góry był zalany, więc tu możecie albo tu na suwaku, albo na tym o-ringu. Na tym o-ringu bardzo wątpię, dlatego że ten element nie pracuje, jak się włoży w korpus, to on jest cały czas stały. A tylko ten jest ruchomy, no wiadomo, że każde ruszenie dźwigni popycha ten suwak i to się po prostu zużywa. No ale zobaczymy. No może mi się uda jakieś takie fajne o-ringi dobrać i to wystarczy, pójdzie to na próbę, a jeżeli to nie zda egzaminu, no to nie wiem, pakietu naprawczego podejrzewam, że do tego nie będzie. No to wtedy pozostanie co? No, wymiana na nowy cały ten zawór, jeżeli to nie zaskutkuje. Także dobiorę o-ringi, wymyję to wszystko, poskładam, sobie klient to zamontuje i zobaczymy, czy to będzie mu działać. No to także takie plany. Aha, i na koniec już wczoraj też już o tym wspomniałem. Ja wczoraj niestety egzamin na E
na przyczepę. Oblałem i to oblałem z kretesem. Normalnie wam powiem, że zrobiłem spinanie, zrobiłem pięknie łuk, zrobiłem, bo miałem zestaw garaż skośny przodem i garaż prostopadły tyłem. No, zrobiłem spinanie, zrobiłem łuk, zrobiłem ten skośny, wszystko elegancko, nic się nie wydarzyło, równiutko, gładziutko, w środku między liniami, no wszystko ekstra. Egzaminator w bardzo dobrym nastroju, chłopisko widać, że nie był jak cyborg, jak robot, tylko przemawiał chwilami ludzkim głosem, normalnie można było z nim zagadać. No i robię ten garaż tyłem, ustawiłem się elegancko, tak jak tutaj sobie trenowałem na placu. Na placu nie mówię, że tam miałem 100 na 100 wjazdów, ale nawet jak któryś trochę koślawo wychodził, to jedna, dwie krótkie korekty i elegancko się cały zestaw wprowadzało między liniami i było dobrze. Także jechałem tak praktycznie, może chyba nawet bardziej się obawiałem tego miasta, że no na mieście z tych czynników, które mogą jakby wytrącić was z pewności jazdy, no jest wiele. No to ktoś na kimś się może wymusi, źle obliczy odległość, gdzieś jakiś pieszy wylezie zza winkla, no mogą się błędy zdarzyć, bo jest dużo czynników, na które my nie mamy tak do końca wpływu. Ale plac, kurwa, Gamoniu, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Tu nikt nic nie zaważył. Pogoda dobra. Samochód, którym się szkolę, więc no to też jest czynnik taki ułatwiający. I widzicie, i osioł nie zdał. Nie trafiłem w ten garaż. Nie wiem, co się wydarzyło. Później po wszystkim, jak już... Bo nawet, szczerze mówiąc, stres był na początku, później w trakcie już mnie to wszystko puściło. Tym bardziej, że ten gość, który mnie egzaminował, był taki naprawdę wyluzowany. No więc ja też się wyluzowałem. No i zrobiłem te wszystkie czynności dobrze. Została ta ostatnia. Pierwsze podejście. Przyczepę jakby za mało złamałem i zaczęła włazić lewym narożnikiem na pachołek, więc no wiadomo, pachołka nie można trącić. Jedna korekta, druga nie wyjdzie. Macham ręką do egzaminatora, że rezygnuję, że robię drugie podejście. Ustawiłem się jeszcze raz, już drugi raz nawet podejrzewam, że miałem korzystniejsze trochę ustawienie, bo już miałem przyczepę lekko wyłamaną w prawo, więc właściwie wystarczyło za nią tylko podążyć, kontrolując to ładnie sobie wszystko w lusterkach, powolutku, bo miałem wpytę czasu, że nikt cię nie goni. No i drugim razem ta przyczepa nie była lekko złamana, zamiast ją się wyprostować i ładnie podążyć za nią. Prawdopodobnie ja tak sądzę, że sobie w tym wszystkim, jak już za drugim razem drugie podejście robiłem, no to znowu ta sraka przyszła, nerwówka. Odgiąłem sobie, odsunąłem sobie lusterko, to duże prawe w ciężarówce, prawdopodobnie za daleko i mi się zwyczajnie punkty odniesienia zmieniły i mi się pomerdały. No kto tam już od razu, zaraz oddzwonię. I mi się po prostu pomerdały te tyczki i pachołki. No. Celowałem jakby nie w te pachołki, co trzeba. No powiedzieć, że jak to kurwa ślepy jesteś? No nie wiem. Pamiętacie, jak swego czasu ten coś, któryś z synów Wałęsy odwinął, Jarek czy tam Sławek, nie pamiętam który, i stwierdzili, że taka przypadłość medyczna się ludziom zdarza, tak zwana pomroczność jasna. I chyba coś takiego mnie kurwa zaatakowało. Pomroczność jasna, te słupki, widać. Pachołki stoją, linie wymalowane, tyczki wsadzone w te pachołki, a ja kurwa nie trafiłem tym między nie. No, ja pierdzielę, normalnie myślałem, że tam barana walnę zaraz w koło ze złości. No ale cóż. Cóż, tu nic nie będę mówił, że ktoś się na mnie uwziął, że ktoś mnie oblał. No to jest tylko i wyłącznie moja wina, niż ja więcej. Na placu mi to wychodziło, nie mówię, że perfekt, ale no, na tyle byłem wyćwiczony, że spokojnie to było do zrobienia. Spokojnie było to do zrobienia, bez nerwówki, bez spinki. Egzaminator już praktycznie już w blokach startowych stał, żeby wskoczyć do kabiny, żebyśmy na miasto jechać, a on tylko ręce rozłożył. No sorry, Batory. Koniec. Koniec jazdy, koniec egzaminu. Dwie próby, dwie błędne. Do widzenia. No ale cóż, no, trzeba spiąć poślady. Teraz mam na 1 czerwca będę na egzaminie. Drugie podejście. Jak nie znam, to się chyba pochlastam. Także trzymajcie kciuki, dobra, biorę się za jakąś robotę. No, cały ten zabór sterowania gąsienicami udało się uszczelnić. Znalazłem odpowiednie pasujące o-ringi na te dławiki, żeby te trzpienie, które popychają zaworki, uszczelnić. Więc myślę, że to powinno iść dobrze. Tutaj są stare uszczelki, które stamtąd wydobyłem, 4 sztuki. To jest coś takiego, już zrobiły się dość twarde, takie prawie jak plastikowe. Więc mam nadzieję, że to jeszcze pośmiga.
No a teraz przystępuję powoli do zdemontowania tej pompy skrętu z Fadromy. Tak mówię, kurczę, w ciemno nie chciałbym zamawiać pompy nowej. Jak się okaże, może, że to nie pompa, ją chyba kupię, to i tak muszę wyjąć starą, żeby włożyć nową. Więc ta czynność jakby nas i tak nie ominie. Więc pomyślałem, że najpierw wyciągnę tą starą, ją sobie rozkręcę, zobaczę, co w niej w środku jest, bo tak szczerze powiem, mógłbym w sumie zapiąć sobie przepływomierzem to sprawdzić, czy tu bym się podpiął, czy tam przy zaworze. A musiał znowu zakuwać węże, to, bo to końcówki nie pasują. Mówię, jeżeli się okaże, że jest uszkodzona, zużyta, to co mi to da? Nic mi to nie da, wydam następne pieniądze na zakucie tych węży, żeby końcówki dopasować. I tak będę w punkcie wyjścia. No, chyba żeby z przepływomierza się okazało, że pompa jest sprawna. No ale to nie sądzę, no. Ona zasila tylko to i tego ciśnienia tam nie ma. Czy się zawór dokręci, czy poluzuje ten przelewowy, po prostu bardzo niskie ciśnienie jest na skręcie. Więc tak czy śmak. Wyciągam. Jakąś czystą kastrę podłożę, żeby spuścić olej. Tu jest niby zawór, można sobie odciąć tą pompę. Jest ona tu zasilana z tego kątowego zaworu. Jest teraz otwarte. Zrobię w poprzek i mam nadzieję, że nie będzie ciekło. Jak widać, tutaj do wszystkich pomp są pomontowane zawory kątowe. Tutaj do tej górnej, podwójnej tak samo. No zobaczymy. W teorii powinno to być zamknięte teraz, ale czy tak będzie, to się zaraz okaże. Poluzuję na dole te śruby od jarzma, podłożę kasterkę, niech sobie ten olej ścieka, chociaż w sumie chyba najpierw jeszcze odkręcę śruby mocujące pompę, bo później jak wlezę tam po spodu, będzie mi po łokciach leciało, więc najpierw śruby mocujące i dopiero później odkręcę wąż, niech sobie olej zaczyna lecieć. Tak, chyba ta kolejność będzie lepsza. Tak, widać, pompa się już ryla. Jest wyluzowana. Zostało mi tylko jeszcze odkręcić tutaj ten ostatni wąż. I pompkę wyciągamy. I ciekawe, co też tam w niej będzie widać. Skubany. Kamerka, gdzie tu spadłaś? Dobra, biorę tą pompę teraz na stół i rozkręcę, zobaczę. Chociaż się kręci wałkiem, laska bardzo ładnie, więc zaczynam powątpiewać, czy to będzie problem pompy. Dobra.
rozbieramy ją. Rozebrałem tą pompkę od tego skrętu. Ma tutaj przytarcia na czole. No i tak widać, że tak nierówno pracowała. Tu się przycierała bardziej od wewnętrznej strony, tu trochę po zewnątrz mniej. Tutaj w sumie mniej więcej równo. Tutaj druga płyta, no też ma tutaj na tej zębatce jakieś lekkie podtarcie. Mogłoby to wyglądać, szczerze powiem, lepiej. Ale czy to by było aż przyczyną, że było tak niskie ciśnienie? Trochę mi się wierzyć nie chce. Kiedyś w dawnych czasach robiłem tych pomp trochę na kopalni, więc taka pompa, żeby przestała cokolwiek pompować, jakiekolwiek ciśnienie budować, to naprawdę musiała być ładnie wybombana. Tu na przykład korpus środkowy w ogóle nie jest podtarty, bo on zawsze się podciera tu bardziej z tej strony, bo jak się kręci pompa w tą stronę, ten wałek w tą stronę, ta zębatka, wtedy tu zasysa, tu tłoczy, to ciśnienie dociska te zębatki do tej powierzchni. No a tu jak widać jest elegancko, nic tu nie jest wytarte, tylko te czoła trochę się przyrysowały, aby coś tutaj wpadło. Same zębatki są gładkie, więc bym musiał tu do naszego majstra frezera przedzwonić, może byłby mi w stanie te płyty po prostu przefrezować. Ja by je przefrezował na gładko, to wtedy byśmy te wszystkie rowy wyeliminowali, by się to wszystko trochę uszczelniło. Tak myślę, czy nie iść właśnie tą drogą, chociaż szczerze powiem, wątpię. Czy to by była przyczyna, żeby on aż tak wolno reagował, czy to nie jest jakiś problem tam w tym rozdzielaczu skrętu, że on nam nie przekierowuje tego oleju w takich porcjach, jak powinien do siłowników skrętu. Dobra, zastanowię się nad tym później. To mam wyciągnięte z grubsza, zweryfikowane. Teraz by trzeba się zająć czymś innym, a to w międzyczasie podrzucę do frezera, może mi te płyty przefrezuje, złożę to na gładkich płytach, to powinno tą pompę znacznie doszczelnić. No i tak wygląda powierzchnia płytki aluminiowej po regeneracji. No to już piąteczek, 18 minęła. Czas zakończyć tydniówkę. Tutaj temacik przy hiabie jest do zrobienia, do poprawienia, ale to o tym przy okazji powiem szerzej, jak już będziemy bliżej końca. Przy fadromie przefrezowałem sobie płyteczki u pana tokarza. Także mi tam elegancko zrobił. I teraz praktycznie pompę mam już też poskładaną, trzeba ją tylko tutaj w tę dziurę teraz wsadzić i będzie elegancko. O, walec Bomak pojechał, klient był, zabrał, także trochę żeśmy odepchnęli tematu, ale o, śmieciara przyjechała. Jak albo walną w drzewo, albo siłownik jest do wyciągnięcia, albo teraz znowu jest problem, że jak odwłok podniesie do góry, to lewy siłownik się luzuje z takim opóźnieniem, że się cały ten odwłok krzywi. Więc to poniedzieli też będzie trzeba do niej zajrzeć. Będzie trzeba do niej zajrzeć. No, Tomek był z terenu, wrócił w miarę szybko. Cewkę zamontował, stacyjkę, wymienił cewkę, zamontował, wymienił też również stacyjkę i tę dźwignię pod rozdzielaczem, pod tym sauerkiem. No, ja tutaj to też skończone mam. No, pompka tam sobie w imadle siedzi skręcona do fadromy, ale dzisiaj już nie stykło czasu, żeby to zamontować. No, także warsztat dogarnięty i na tym w takim razie kończymy ten tydzień. Trochę sukcesami, trochę porażkami, ale to, tak to w życiu niestety jest. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnych naszych zmaganiach w przyszłym tygodniu.